Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Zadanie było jedno, otworzyć z hukiem największą w Polsce halę sportową Kraków Arenę. Czy polscy siatkarze mogli zameldować swoim kibicom wykonanie zadania? Sprawdźmy. Po meczu Polska-Brazylia w tegorocznej Lidze Światowej polscy kibice spodziewali się tylko i wyłącznie zwycięstwa 3-0. Najlepszego widowiska? Tylko zwycięstwa. I mimo że kilka razy serca stawały im w gardle, to doczekali się wygranej biało-czerwonych. To jest oczywiste, Polska górą! Nasza reprezentacja w pięknym stylu pokonała Brazylijczyków z wynikiem 3-1. Nie co dzień wygrywa się z Brazylią, nie co dzień wygrywa się w takim dobrym stylu, jak zaprezentowaliśmy w tych wygranych setach, a nawet w tym przegranym, gdyby nie parę błędów w końcówce, to mogłoby się też skończyć szczęśliwie dla nas. Graliśmy dobrze zagrywką, fajnie w ataku, troszkę może szczęścia brakło w tym trzecim secie, ale ważne, że za 3 punkty wygrane. Bo kibice marzyli o wyniku 3-0. Niestety trzeci set, który miał być ostatnim w tym meczu, oddaliśmy Canarinhos. Trochę się na siebie wkurzyliśmy, bo nie było to potrzebne, ale może na dobre to wyszło wszystkim, bo kibice dłużej mieli okazję pooglądać to spotkanie. My pograliśmy pod większą presją i wszyscy chyba wychodzą z hali zadowoleni. Bo jak tu być niezadowolonym, gdy nasza drużyna zbliża się do udziału w turnieju finałowym rozgrywek? Na pewno jeszcze nam do perfekcji sporo brakuje, tak jak myślę, że każdemu zespołowi, ale z dnia na dzień staramy się robić kroki w tym kierunku, żeby grać jak najlepiej. A przy takich kibicach, którzy świeżą Kraków Arenę wypełniają po brzegi, inaczej się po prostu nie da. Cieszymy się bardzo, że wygraliśmy w takim pięknym obiekcie, gdzie naprawdę gra się niesamowicie, publiczność w takiej ilości robi wrażenie i mam nadzieję, że będziemy częściej przyjeżdżać do Krakowa. Kolejny mecz z Brazylią rozegrany zostanie w niedzielę w Bydgoszczy. Będziemy chcieli wygrać to spotkanie na pewno. Kibice innego scenariusza nie biorą pod uwagę. Monika Podymara, Biega Onet. Sponsorem relacji był Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.